Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Razem z Karusiem sobie robimy malutki taki przegląd pól. Pogoda typowo wiosenna, a mamy połowę stycznia. Pewnie w niedługim okresie wielu z was będzie zastanawiało się nad doborem środków ochrony roślin, nad wybraniem technologii. Czy warto inwestować większe pieniążki, czy może zakupić tańsze preparaty. No i sam fakt zakupu chciałbym dziś poruszyć w materiale, ponieważ wiecie już pewnie z materiału Michała, że bardzo często jednak są osoby, które decydują się na zakup tańszych środków ochrony roślin, tańszych, co bardzo często oznacza podrobionych, nielegalnych, niezbadanych preparatów bez żadnych gwarancji jakości, gwarancji stosowania i skuteczności takiego produktu, bo ponieważ co siódmy sprzedawany preparat pochodzi z nielegalnych źródeł. Pewnie dla wielu z was jest to abstrakcja, ponieważ jeżeli ktoś inwestuje no bardzo duże pieniądze w uprawę, czy choćby rzepaku, na którym obecnie z Karusiem jesteśmy, biorąc pod uwagę, że cała chemia, całe środki ochrony roślin, które stosujemy w uprawie jakiejkolwiek produkcji roślinnej, stanowią niemały koszt zaraz po nawożeniu mineralnym. Są to koszta, myślę, że największe, więc z jednej strony wydaje się być to ciekawa alternatywa, bo można troszkę pieniążków zaoszczędzić, a z drugiej strony bardzo duże ryzyko ponosimy, prawda? Bo jeżeli mimo wszystko inwestujemy kilkaset, czy tam nawet tysięcy złotych w uprawę, raczej właśnie w tysiącach złotych to liczymy koszty produkcji jednego hektara, no to czy warto sobie się łasić na kilkaset złotych oszczędności, kiedy możemy stracić kilka tysięcy złotych zysku. Mimo wszystko są ludzie, którzy podejmują takowe ryzyko, ponieważ no tak jest wygodniej, tak jest prościej, czasy są trudne, wszystko drożeje i gdzieś to dla ludzi staje się naturalne, że szukają oszczędności, no ale nie wydaje mi się, że to jest nie ten kierunek poszukiwań. Pamiętajcie, że środki ochrony roślin kupowane z nielegalnego źródła, kolokwialnie mówiąc z bagażnika samochodu, są to produkty, które mogą być sprowadzane z zagranicy, ale najczęściej są to produkty podrabiane. Teraz wyobraźcie sobie, albo zadajcie sobie pytanie, jaki oszust, czy też jaka firma, no nie można tego nazwać firmą, szajka, czy grupa ludzi, która sprzedaje podrobione środki ochrony roślin, czy ktokolwiek z nich przeprowadza jakiekolwiek badania skuteczności tych preparatów, nie mamy absolutnie żadnej gwarancji, co w takim produkcie jest. Nie mamy gwarancji, czy on zadziała. Chociaż jak tam nie zadziała, no to jeszcze był pół biedy. Większy problem byłby, gdyby spalił nam daną plantację, tak? Albo może być taka sytuacja, że preparat zadziała w 100% dobrze, ale na przykład dodatki, które ma w swoim składzie, które są dodane, aby produkt był zdecydowanie tańszy aniżeli jego oryginalny odpowiednik, mogą na przykład spowodować w kolejnych uprawach jakąś fitotoksyczność. Wtedy będziemy się zastanawiali, no co tu się stało nie tak. Pamiętajcie, że środki legalnie kupowane to są preparaty, które są zbadane przez PIORiN, dopuszczone przez PIORiN do użytku. Zbadany jest ich skład, czyli to, co jest na etykiecie, musi się zgadzać z tym, co jest w środku produktu. Te produkty, producent tych produktów może w ten sposób gwarantuje nam, że w razie jakichś tam niespodziewanych negatywnych efektów jest możliwość gdzieś odwołania się, zareklamowanie danego produktu, że wystąpiły takie czy inne objawy. Niestety w przypadku tych preparatów, które kupujemy gdzieś skądś tam, absolutnie nie mamy takich możliwości, prawda? Pamiętajcie, że w Polsce legalnie możemy kupić produkty tylko i wyłącznie z polską etykietą. A właśnie bardzo często te produkty
nielegalne wydają się być oryginalnymi produktami z etykietami, zalakowane oryginalnie, ale jako produkty ze wschodu. Być może tak jest, o czym już wcześniej wspomniałem, ale jednak najczęściej są to po prostu właśnie produkty nielegalnie wyprodukowane, bo łatwiej jest zrobić jakąś tam zagraniczną etykietę w obcym języku, zalakować i wtedy ta nasza czujność jest uśpiona, no bo mówimy, nie no pewnie to jest właśnie gdzieś tam ktoś przywiózł z wschodniej granicy. Najczęściej są to właśnie produkty ze wschodu. Są to oryginalne produkty, tylko po prostu gdzieś tam ktoś pojechał na wschód, kupił i przyjechał tutaj i handluje. No niestety nie, bardzo często są to zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się produkcją takich preparatów. Tak to trzeba nazwać jasno i wyraźnie. Wtedy właśnie nie mamy ani polskiej etykiety, nie mamy tego, produkty w ogóle nie są dopuszczone do sprzedaży u nas, tak? Każdy produkt, który w Polsce jest dopuszczony do sprzedaży, musi mieć polską etykietę, musi być, musi pochodzić z legalnego źródła. Co to jest legalne źródło? To są punkty, które są zarejestrowane przez PIORiN, które są dopuszczone, które mogą sprzedawać produkty właśnie tego typu po pozwoleniu, po jakby otrzymaniu pozwolenia przez PIORiN. I tego trzeba się trzymać. Myślę, że nie ma co próbować oszczędzać na takich bardzo ryzykownych tematach, jak środki ochrony roślin. Przede wszystkim one mogą być nawet szkodliwe dla samego rolnika, dla osoby, która pracuje z nimi, która wykonuje opryski. Weźcie też pod uwagę fakt, że no nikt na przykład nie kupuje jakichś tam szemranych dodatków do pasz dla zwierząt. Dlaczego? Dlaczego decydujemy się na kupno czegoś z niewiadomego pochodzenia do uprawy roślin, a dla zwierząt raczej operujemy produktami znanymi, markowymi. Ja wiem, że z jednej strony no ciężko jest przywieźć ze wschodu kilka ton, nie wiem, dodatków paszowych czy innych rzeczy. Jednak myślę, że każdy by się obawiał stosowania takowych produktów w żywieniu zwierząt, ale jednak w przypadku ochrony roślin nie boimy się tego. Konsekwencje stosowania z podrobionych czy też odszemranych ludzi kupionych środków ochrony roślin mają również wymiar prawny. Jeżeli okaże się w jakichś badaniach, skontroluje nas PIORiN, okaże się, że stosowaliśmy środki ochrony roślin, które są niedopuszczone w Polsce, które mają skład różniący się od produktów, który ten skład posiadać powinien, to możemy stracić dopłaty. Również może być problem ze sprzedażą takich płodów rolnych i z ich utylizacją na koszt rolnika, czyli dodatkowe koszty. Nie dość, że my możemy sami zniszczyć sobie plantację, to dodatkowo, jeżeli nawet wszystko będzie ok, preparaty zadziałają, to dodatkowo, jeżeli wyjdzie, okaże się, że jednak te produkty nie są takie, jakie być powinny, nie są to oryginalne produkty, to może się okazać, że stracimy tak czy siak swoje plony, ponieważ trzeba będzie je zutylizować i nikt nam za to nie zapłaci, a wręcz my będziemy musieli ponieść koszta utylizacji. Więc to są takie kwestie, które moim zdaniem, jeżeli weźmiemy wszystko pod uwagę, absolutnie się nie kalkulują. To jest, moim zdaniem, to jest zbyt duże ryzyko, aby osiągnąć wyższy zysk ekonomiczny. To tak nie tędy droga, słuchajcie, to nie jest tędy droga. Dodatkowo również weźcie pod uwagę fakt, że nawet jeżeli są to polskie produkty i ktoś wam oferuje sprzedaż ich z bagażnika, to być może pochodzą one z kradzieży. I teraz my możemy zaoszczędzić kilkaset złotych, a ktoś na przykład może stracić dorobek całego roku pracy, bo został okradziony na kilkadziesiąt tysięcy złotych, co się zdarza w całej Polsce. Więc pamiętajcie, że nasz jakiś tam zysk, nasza oszczędność może być krzywdą kogoś innego. Dlatego uważam, że każdy powinien wybierać świadomie, powinniśmy nie kierować się zawsze jak najniższą ceną, bo nie zawsze to idzie w parze z
zakładanym zyskiem, zakładanym efektem, warto sobie wejść na stronę, która jest poświęcona zakupom, bezpiecznym zakupom. Jest to strona Bezpieczna Uprawa, zaraz wam pokażę, troszeczkę w cień się schowam. O, tam znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje na ten temat. To będzie na tyle, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.